Dla jakich wartości parametrów a i b prawdziwa jest równość? Po lewej stronie tej równości mamy wielomian, nazwijmy go w od x. Natomiast po prawej stronie mamy iloczyn dwóch wielomianów. Nazwijmy ten iloczyn u od x. Doprowadźmy ten iloczyn do postaci sumy, czyli mamy u od x, to jest x kwadrat minus ax plus b razy 2x plus b. Opuśćmy nawiasy, czyli będziemy mnożyć każdy z każdym. Czyli pierwszy razy pierwszy da nam 2x do potęgi trzeciej. Pierwszy razy drugi, ustalmy znak, plus razy plus daje plus. I dostaniemy tu bx kwadrat. Teraz drugi razy pierwszy, czyli minus razy plus daje minus. Ax razy 2x to będzie 2ax do potęgi drugiej. I teraz drugi razy drugi, minus razy plus daje minus i to będzie abx. Następnie mamy trzeci wyraz razy pierwszy, ustalmy znak, plus razy plus da plus i b razy 2x to będzie 2bx. I trzeci razy drugi, czyli mamy plus razy plus da nam plus. I b razy b to będzie b kwadrat. Uporządkujmy ten wielomian. Zaczynamy od najwyższej potęgi. X w potędze trzeciej występował tylko raz, więc go przepiszemy. Następnie mamy x do potęgi drugiej. Występuje on dwukrotnie, więc wyciągniemy w tych dwóch wyrażeniach wspólny czynnik, ale nie przed nawias, tylko za nawias. Wspólnym czynnikiem jest tutaj x kwadrat, czyli wyciągamy go za nawias. I teraz jaka liczba razy x do kwadratu da nam bx kwadrat? Oczywiście będzie to b. I jaka liczba pomnożona przez x do kwadratu da nam minus 2ax kwadrat? Będzie to 2a ze znakiem minus. Podobnie postępujemy w przypadku x-ów. Mamy 2x, czyli znowu zapiszmy plus, zapiszemy sobie nawias. I za ten nawias będziemy wyciągać wspólny czynnik, czyli tym wspólnym czynnikiem jest x. Jaka liczba razy x da nam minus abx? Oczywiście będzie to minus ab. I jaka liczba razy x da nam plus 2bx? No będzie to 2b ze znakiem plus. I na końcu mamy wyraz wolny. Wiem, że wielomian w od x i u od x mają być sobie równe. Dwa wielomiany są równe wtedy, kiedy są tego samego stopnia i kiedy odpowiednie współczynniki są takie same. Zaczniemy od współczynnika A3, czyli współczynnika stojącego przy x do potęgi trzeciej. W wielomianie w od x ten współczynnik wynosi 2. Zobaczmy, ile wynosi w wielomianie u od x. Tutaj również wynosi 2, czyli to nam się zgadza. Oba te wielomiany są też wielomianami trzeciego stopnia. Teraz zobaczmy, jakie są współczynniki A2, czyli współczynniki stojące przy x do potęgi drugiej. Tutaj jest to minus 1 w tym wielomianie w od x, natomiast w wielomianie u od x przy x do potęgi drugiej stoi cały ten nawias. Czyli ten nawias b minus 2a musi się równać minus 1. Kolejny współczynnik to jest A1, czyli współczynnik stojący przy x do potęgi pierwszej. W wielomianie w od x nie ma samego x-a, co oznacza, że współczynnik przy nim stojący musi wynosić 0, bo 0 razy x daje nam 0. Czyli współczynnik A1 tu wynosi 0. Natomiast w wielomianie w od x przy x stoi cały ten nawias, czyli cały ten nawias musi wynosić 0. No i został nam jeszcze wyraz wolny, czyli wyraz A0. W wielomianie w od x wynosi on 9, a w wielomianie u od x wynosi on b kwadrat. Czyli z tego wynika, że b kwadrat musi wynosić 9. Ostatnie równanie zawiera tylko jedną niewiadomą, więc ją obliczmy. Wystarczy to obustronnie spierwiastkować. Czyli b wynosi 3, ale zwróćmy uwagę, że nie tylko trójka podniesiona do potęgi drugiej daje 9. Również minus 3 podniesione do potęgi drugiej da nam 9, czyli mamy dwa rozwiązania.
Więc pierwsze równanie rozwiążemy na dwa, rozpatrzymy tutaj dwa przypadki. Pierwszy przypadek to jest wtedy, gdy b wynosi 3. Więc podstawmy do równania za b trójkę, czyli mamy 3 minus 2a to jest minus 1. Proponuję, aby trójkę przenieść na prawą stronę, czyli mamy minus 2a to będzie minus 4. Po podzieleniu przez minus 2 dostaniemy, że a wynosi 2. W drugim przypadku za b wstawiamy minus trójkę, czyli mamy minus 3 minus 2a to jest minus 1, czyli minus 2a to jest minus 1 plus 3, czyli 2, czyli a wynosi minus 1. Więc w pierwszym przypadku mamy a równe 2 i b równe 3. Natomiast w drugim przypadku mamy a równe minus 1 i b równe minus 3. Więc sprawdzimy, który z tych przypadków spełnia to nasze drugie równanie. Podstawmy więc za a dwójkę i za b trójkę, czyli dostaniemy minus 2 razy 3 plus 2 razy 3 to jest 0. Czyli dostaniemy minus 6 plus 6 daje 0. Rzeczywiście dostaliśmy tożsamość. 0 równa się 0. Czyli dla pierwszych warunków nasze równanie będzie spełnione. Sprawdźmy, czy dla drugich warunków również będzie spełnione. Teraz za a wstawiamy minus 1, czyli mamy minus minus 1 razy b, czyli minus 3. I plus 2b, czyli plus 2 razy minus 3. To ma wynosić 0. Czyli dostaniemy minus i minus daje plus. To zostanie minus 3. I tu mamy minus 6. Po lewej stronie dostajemy minus 9, co nie jest równe 0. Mamy tutaj sprzeczność. Czyli tylko warunki a równe 2 i b równe 3. Dla tych parametrów ta równość będzie spełniona.